pełnia, Panu z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Papież Franciszek wybrał 30 sanktuariów na całym świecie, aby każdego dnia była zanoszona konkretna intencja związana z trwającą pandemią. 3 maja decyzją Ojca Świętego na Jasnej Górze stał się dniem modlitwy za wszystkich chorych i zakażonych COVID-19. Ojciec przeor Samuel Pacholski wraz z grupą młodzieży, jak również ojców Paulinów, kleryków naszego Wyższego Seminarium Duchownego, tą modlitwę poprowadził. Sygnał z tej transmisji jest nadawany również przez telewizję watykańską. Stąd też różaniec, który odmawiamy tu na Jasnej Górze, staramy się mówić w 5 językach. Tak by ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów, mogli też usłyszeć swój język w swoich ojczyznach, w swoich domach rodzinnych. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Trzeba nam się zapatrzeć na Matkę, która jest wierna, a wierność to jest po prostu nie tylko pamięć miłości, ale to jest wzrastająca miłość i dlatego niezależnie od lat naszego życia i naszego oddania trzeba nie tylko powtarzać akty uwielbienia i dziękczynienia Bogu za Maryję, ale w tym wypadku bardzo tak ufnie prosić i szczerze prosić. Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga Ojca Miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność. Chroni lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia.